Witam Państwa bardzo serdecznie. Konferencja Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy, czyli wyzwania i priorytety w polskiej i europejskiej polityce lekowej, ale również zdrowotnej, również wyrobowej. Nowe szanse terapeutyczne dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Rozpoczynamy naszą sesję. Witam serdecznie panelistów. Witam bardzo serdecznie panią minister, panią profesor Urszulę Demkow. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w formule online panią profesor Marię Mazurkiewicz-Bełdzińską, Gdański Uniwersytet Medyczny. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Witam serdecznie panią profesor Barbarę Steinborn, Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I witam serdecznie panią profesor Karinę Jans-Różyk, konsultant krajowa w dziedzinie alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy. I witam serdecznie pana prezesa, pana doktora Grzegorza Baczewskiego, Fundacja Centrum Walki z Alergią. Proszę Państwa, będziemy również oczekiwać na połączenie z panią profesor Alicją Chybicką, która dzisiaj w Sejmie organizuje kolejne posiedzenie zespołu do spraw chorób rzadkich, więc postara się z nami połączyć. Proszę Państwa, rozpoczynając ten panel, no, należy stwierdzić, że choroby rzadkie są traktowane priorytetowo w Polsce. W 2021 roku wszedł w życie plan dla chorób rzadkich na lata 2021-2023. Została powołana Rada do spraw chorób rzadkich. No i w czerwcu 2024, o czym za chwilę, myślę, powie nam pani minister, jest zapowiadane uchwalenie nowego planu dla chorób rzadkich na lata 2024-2025, ale w międzyczasie, proszę państwa, Ministerstwo Zdrowia nie próżnowało, poprawiał się dostęp do technologii medycznych, szczególnie lekowych w chorobach rzadkich. Proszę państwa, w ostatnich 3 latach co trzeci refundowany lek, co trzecie refundowane nowe cząsteczko wskazanie reprezentowało choroby rzadkie. No i proszę Państwa, audyty pacjenckie, to co zgłaszają pacjenci i klinicyści, to przede wszystkim wczesna i sprawna diagnostyka, to jest bardzo duże wyzwanie, w tym molekularna oczywiście. No i proszę Państwa, funkcjonowanie ośrodków eksperckich chorób rzadkich, tak zwanych OECR-ów, które powinny prowadzić kompleksową, skoordynowaną opiekę. I o to właśnie zapytam panią minister, czego mogą się spodziewać pacjenci i lekarze diagnozujący i leczący choroby rzadkie ze strony Ministerstwa Zdrowia w najbliższym czasie. A teraz lepiej? Teraz lepiej, dobrze. Witam serdecznie, bardzo miło tutaj na tej sesji, w tej sesji wziąć udział. Witam osoby zainteresowane chorobami rzadkimi. No i opowiem o tym, jak wyglądają prace w ministerstwie. Faktycznie 31 grudnia 2023 wygasł poprzedni plan dla chorób rzadkich. Dlatego naszym zadaniem jest reaktywacja tego planu. Pracowaliśmy nad tym planem przez 2 miesiące. Obecnie 24 maja plan wyszedł z Ministerstwa Zdrowia i 10 czerwca, czyli w poniedziałek przyszły, będę w KPRM-ie debatować na temat tego planu na spotkaniu przedstawicieli rządu i mam nadzieję, że po konsultacjach ten plan zostanie uchwalony i wejdzie w życie. Także mniej więcej do końca tego miesiąca spodziewamy się, albo na początku lipca najdalej, spodziewamy się, że plan, że legislacja zostanie zakończona i plan powstanie, zacznie działać. Oczywiście dopóki ta legislacja się toczyła swoim torem, natomiast nie próżnowaliśmy. Rzeczywiście pracowaliśmy nad tym, aby poszczególne elementy tego planu przygotować do wdrożenia, bo plan planem, plan to jest tylko papier, prawda? A dla chorych i dla ich rodzin bardzo ważne jest to, żeby implementować poszczególne elementy tego planu. No i prace rzeczywiście się toczyły, cały czas są bardzo intensywne działania w tym kierunku, żeby ten plan został jak najszybciej wdrożony. I już zaraz po opublikowaniu planu będziemy mogli pierwsze te elementy planu wdrażać. Czy mam teraz opowiedzieć dalej, czy o planie, czy podyskutujemy? Ja myślę, że jeżeli pani profesor jeszcze skomentowała środki eksperckie chorób rzadkich,
dostęp do diagnostyki. To jest tematem największej... Oczywiście. Do czego najbardziej potrzebują pacjenci i ich rodziny, pacjenci chorzy na choroby rzadkie i ich rodziny, to jest po pierwsze diagnostyka, szybka i sprawna diagnostyka. Ci pacjenci nieraz naprawdę przeżywają tak zwaną odyseję diagnostyczną, która trwa wiele lat. Wykonywane są dziesiątki różnych badań, trafiają pacjenci do bardzo wielu specjalistów i tej diagnozy nie ma. Tej diagnozy nie ma, co powoduje zarówno brak możliwości jakiejś specyficznej terapii, ale także dla większości osób bardzo ważne jest to, żeby tę chorobę nazwać, żeby mogli się czegoś dowiedzieć o chorobie, na którą choruje pacjent, ich dziecko albo inny członek rodziny, żeby mogli przewidzieć, jakie dalsze postępowanie i jaka może być historia choroby i ewentualnie, jeżeli dotyczy to małego dziecka, żeby również planować rodzinę i dalsze, prawda, dalsze potomstwo bez lęku, że kolejne dziecko znowu urodzi się chore. Więc ta diagnostyka jest kluczowa. No i w momencie, kiedy mamy już postawione rozpoznanie, to wtedy kluczowa jest terapia. Dla wielu chorób rzadkich tej terapii, swoistej terapii jeszcze nie ma, ale postęp jest tutaj bardzo dynamiczny i o ile w danym momencie jeszcze tych nowych leków działających swoiście na konkretny problem nie ma, to cały czas spodziewamy się, że już za chwilę, już za moment te leki będą. Jeśli chodzi o ośrodki eksperckie, w tej chwili mamy 44 ośrodki eksperckie, tak zwane ERNY. To są ośrodki, które działają w międzynarodowej sieci i to jest zdecydowanie za mało, ponieważ pacjentów z chorobami rzadkimi mamy w naszym kraju co najmniej 2 miliony, więc to jest ogromnie dużo chorych. Tak możemy ocenić, że co 15, co 20 człowiek, co 20 Polak, powiedzmy, ma jakąś chorobę rzadką. Więc generalnie jak je zsumujemy, no to te choroby rzadkie są częste, a więc tych ośrodków powinno być dużo. W momencie, kiedy plan wejdzie w życie, będziemy się starali ogłosić nowy nabór, aby zgłaszały się ośrodki, które zajmują się pacjentami z chorobami rzadkimi, i tworzyły te OECR-y, czyli ośrodki diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. Ja już osobiście też prowadzę taką kampanię, zachęcam ośrodki, które zajmują się chorobami rzadkimi, żeby do tej sieci ośrodków się włączały. Spośród tych ośrodków, które wypełnią kryteria i zostaną tymi OECR-ami, będziemy nominować ośrodki do wejścia do sieci europejskiej, żebyśmy również zaistnieli w Europie. Żeby zaistnienie w Europie w sieci europejskich chorób rzadkich pozwoli nam również starać się o środki europejskie na różnego typu inicjatywy, czy edukacyjne, czy prawda, inicjatywy związane z nowymi terapiami. Także myślę, że generalnie będzie to ruch w dobrym kierunku. Jeżeli Państwo reprezentujecie ośrodki, które leczą chorych na choroby rzadkie, znacie takie ośrodki, to zapraszajcie, żeby się do tej naszej sieci ośrodków zapisać, bo też tylko takie ośrodki będą mogły korzystać z dostępu do pewnych świadczeń, które będą, mam nadzieję, bo jestem w czasie negocjacji z NFZ-em będą bardzo dobrze refundowane i szpitale, które będą posiadały takie ośrodki chorób rzadkich, nie będą dopłacały do tych pacjentów. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby tych ośrodków powstawało jak najwięcej, żeby w pełni zabezpieczyć opiekę pacjentom. Na razie dziękuję i jak będą dalsze pytania, to poszczególnie... Bardzo proszę pani profesor Karina Jędruszyk. Jeśli ja bym mogła tutaj, bo to taki miód na moje serce, to co pani minister powiedziała. Chciałam zapytać, jaka jest w tej chwili droga na ten moment właśnie dla takich ośrodków, które nie są w tych sieciach, bo nie wszystkie są. Ja sama prowadzę takich chorych i niekoniecznie są to ośrodki, niektóre są, niektóre niekoniecznie. Czy w tej chwili jest jakaś taka oficjalna
oficjalna droga, żeby się zgłosić do ministerstwa, czy nie wiem, czy napisać jakieś aplikacje, czy dopiero poczekać na zatwierdzenie planu? W tej chwili nie ma takiej drogi, ponieważ wygasł plan. I no po prostu cały proces legislacyjny się zatrzymał, ale jak tylko plan zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów, a ja mam nadzieję, że to się stanie no, w ciągu miesiąca najdalej, to wtedy zaczniemy ogłaszać konkursy, może to nie, źle mówię, nie konkursy, bo to nie będzie tak, że ośrodki będą między sobą konkurować, tylko taki program naboru. I trzeba będzie spełnić pewne kryteria, które będą związane z liczbą chorych, prawda? Bo to chodzi o to, nie żeby ktoś ma dwóch chorych i już będzie takim ośrodkiem, czyli rzeczywiście musi mieć odpowiednią grupę chorych pod opieką, dostęp do kadry odpowiednich specjalistów oraz do diagnostyki. Ale rozumiem, że to będą jakieś, no nie wiem, formularze aplikacyjne, że to będzie jakaś oficjalna droga, ministerstwo to ogłosi. Prawda? Ja tylko jeszcze nie jestem do końca pewna, czy to możemy zrobić rozporządzeniem ministra zdrowia, czy musimy jednak dołączyć do jakiejś ustawy. Jeżeli będziemy musieli dołączyć, bo nie będziemy odpowiedniej ustawy tworzyć, ale dołączyć się do jakiejś ustawy, która wychodzi z ministerstwa, no to potrwa niestety troszkę dłużej. Natomiast jeżeli to będzie tylko możliwe przez ministerstwo zdrowia, no to wtedy rozporządzenie ministra zdrowia i zaraz wtedy na pewno się ukażą komunikaty na stronie ministerstwa, że można aplikować do tych ośrodków. Ja myślę, że taki jak pani profesor Karina Jancrużyk prowadzi ośrodek, czyli tych chorych z wrodzonymi błędami odporności, to jest akurat taki przykład. Też, prawda? Tak, tak. I szczególnie też zależy mi na tym, żeby włączały się też ośrodki opiekujące się dorosłymi. Bo o ile dla dzieci tych ośrodków jest więcej i jest większe zainteresowanie, o tyle jak dziecko przestaje być dzieckiem, gdzieś ginie, prawda, w systemie. Tak, to jest w ogóle bardzo ważny aspekt transition care, prawda? Żeby to było takie gładkie. I też ja bym chciała, żeby były takie ośrodki partnerskie, na przykład, że ktoś prowadzi dzieciaki, a potem na zakładkę jakoś tam przekazuje do tego ośrodka. To już jakby się w pewnym sensie dzieje w niektórych przypadkach. Tak, oczywiście, prawda, bo na przykład w szpitalu, z którego ja pochodzę, tak, prawda, szpitalu z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, no to szpital pediatryczny ma za ścianą szpital dla dorosłych, prawda, tak, więc się wszyscy znamy. CZD, prawda, też. Oczywiście, więc to się dzieje, tak, ale tak. Generalnie, no żeby to jakaś ta współpraca była bardziej zacieśniona, żeby jednak ci pediatrzy, którzy wypieszczą tych swoich pacjentów, naprawdę ich tak prowadzą z taką miłością i zaangażowaniem przez wiele lat, potem cierpią, prawda, gdzie tu przekazać to swoje dziecko. No i prawda? Nie zawsze też lubią, bo tak się przyzwyczajają, że... Czyli rozpocznijmy, proszę Państwa, od aspektów pediatrycznych, jeżeli Panie Profesor pozwolą, ponieważ będziemy mówić o tym, o czym powiedziała Pani Profesor, Pani Minister Demkow, czyli jak uporządkować diagnostykę, dostęp do terapii, ale również model opieki kompleksowej. No i rozpocznijmy w takim razie od aspektów pediatrycznych. Będziemy dzisiaj rozmawiać o trzech przykładach chorób rzadkich, bo chcemy przeanalizować, jak w tych chorobach możemy zmierzyć postęp, który się dokonał. Czy poprawiła się diagnostyka, czy poprawiła się terapia, czy poprawiła się opieka kompleksowa. I rozpoczniemy od pani profesor. A widzę, że połączyła się z nami, przepraszam bardzo, bo po moim wstępie do pediatrów połączyła się również pani profesor Alicja Chybicka. Czy pani profesor, pani poseł nas słyszy? Tak, słyszę. A czy państwo mnie słyszą? Tak, doskonale pani profesor. Bardzo dziękuję, że pani znalazła czas w tak dzisiaj zajętym dniu, bo w Sejmie jest posiedzenie Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich i Zespołu do Spraw Chorób Dzieci, które pani poseł prowadzi. Rozpoczęliśmy właśnie sesję na temat chorób rzadkich w ramach konferencji Termedia. Pani minister Demkow przedstawiła nam założenia planu dla chorób rzadkich 2024-2025 i podzieliła się z nami bardzo optymistyczną wiadomością, że ten plan będzie zaprezentowany na Radzie Ministrów i prawdopodobnie pod koniec czerwca będzie uchwalony. I teraz chcielibyśmy usłyszeć od pani poseł, pani perspektywę, co zmienia się i co może się zmienić jeszcze na korzyść w zakresie chorób rzadkich i jak możemy spełnić oczekiwania pacjentów i ich rodzin.
Szanowni Państwo, ja kłaniam się Wam nisko nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się chorobami rzadkimi, a także chorymi na choroby rzadkie. Nasze spotkanie tutejsze zaczyna się o godzinie 11. My już jesteśmy na sali, ja nie mogę z niej wyjść. Jeśli pozwolicie, to zgromadzeni tutaj pomachają Wam, że są, a potem ja powiem, co na temat przyszłości w chorobach rzadkich myślę. Jeśli możecie, to proszę bardzo, proszę pomachać. My też machamy, pani poseł. Cała sala macha tutaj. Świetnie, bardzo, bardzo dziękuję. I my tu będziemy dyskutować no, długo, bo przed chwilą była konferencja prasowa, na której wypowiadała się tylko część osób z tych 10 tysięcy chorób rozpoznań. Było reprezentowanych 4 choroby, a tu dzisiaj zaproszonych zostało 60 organizacji pozarządowych. Część jest na sali, a część dosyć duża jest też zdalnie i każdy będzie mógł się wypowiedzieć. My to będziemy skrupulatnie notować. Dlaczego? Dlatego, że co jest złego w chorobach rzadkich? Jest 3,5 miliona, ile się szacuje, bo tak naprawdę do tej pory nie ma jeszcze zrobionej listy chorób rzadkich, nad czym bardzo energicznie pracuje w tej chwili Ministerstwo Zdrowia. Jeśli pani minister Demkow jest na sali, to na pewno to potwierdzi, bo dużo się już dzieje w chorobach rzadkich. Jestem i pozdrawiam pani ja też pozdrawiam i kłaniam się pani minister, która naprawdę, możecie państwo wierzyć, ci, którzy tutaj siedzą ze mną na sali, że walczy o was, o wasze dzieci, bo są tutaj na sali także dzieci, i o wszystkich chorych jak lwica. I na pewno to wszystko się poprawi, ale przejmując ten zespół, co ja zastałam? Otóż zastałam pana Maćkowiaka, który od wielu lat walczy, siedzi tu obok mnie, mogę pokazać. Dzień dobry, witam państwa. Który walczy o tych chorych, ale tak jak było, tak jest. Co to znaczy? Nadal trwa odysea, odysea, w czasie której dziecko czy dorosły lata od Annasza do Kajhasza i przez bardzo długi okres czasu ma stawiane rozpoznanie. A przecież powinno to być szybko i natychmiast. I tutaj ja mam wielką nadzieję w Unii Europejskiej, bo co do Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez panią minister Izabelę Leszczynę, mam pewność, że ona zrobi wszystko, co jest w mocy naszej polskiej, ażeby ten los chorych poprawił. Natomiast do tego niezbędna jest współpraca z Unią Europejską. I mam taką nadzieję, że Unia Europejska postanowi, a wie, tak ma być, na polskiej prezydencji, które będą priorytetem, poszczególne na to, jak choroby grupują, gdzie będzie każdego kraju europejskiego można podejść, wrócić w postaci rzeczową, pełną, wszystkie rozpoznanie, wziąć stamtąd program leczniczy i że będzie pomagała zarówno w zakupach, bo zupełnie inaczej będzie wyglądała rozmowa z firmą farmaceutyczną, która produkuje jakieś leki nawet dla chorób rzadkich, jeśli to będzie dotyczyło całej Europy i wszystkich chorych, a zupełnie inaczej, jeśli to jeden kraj negocjuje. Bardzo ważne jest, abyśmy w Unii Europejskiej pozostali i ażeby w czasie tej naszej prezydencji to się stało. To, co jeszcze trzeba zrobić, oprócz poprawy diagnostyki, bo już się dużo udało, pani minister Demkow na pewno powiedziała, że tu jest badania genetyczne, więc jest postęp duży. Jeśli chodzi o plan chorób rzadkich, bardzo ważne jest, cieszę się, że będzie to przedstawione na posiedzeniu rządu, bo to było nasze marzenie już od jakiegoś czasu. Kiedy to zostanie przez rząd przyklepane, pani minister będzie mogła część rzeczy wprowadzać rozporządzeniami, ale tak naprawdę ustawy to jest ustawa. Trzeba będzie napisać ustawę tego programu, to wprost będzie zapisane wszystko, co jest w tym programie i jeszcze więcej, dużo więcej rzeczy, które pozwolą, niezależnie od tego, kto będzie rządził, będzie zobligowany do realizacji i gdzie będzie się dany pacjent znajdował, będzie zobowiązany do realizacji ustawy, bo taką moc ma tylko ustawa. Sam plan, nawet zatwierdzony na wysokości rządu, takiej mocy nie posiada, no bo najwyższym
najwyższym prawnym aktem w Polsce oczywiście jest konstytucja, a na drugim miejscu są ustawy. Szanowni Państwo, ja bardzo nisko Państwu się kłaniam, tym, którzy są w tej chwili w hotelu Sheraton, i bardzo przepraszam, ale ja żałuję, że doba ma tylko 24 godziny, bo staram się robić, co tylko się da, ale cały czas ta doba jest dla mnie za krótka. I mogę jedno obiecać, jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Chorych Rzadkich, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby w tej kadencji los chorych na choroby rzadkie w Polsce poprawił się. Ja pracowałam całe życie w onkohematologii dziecięcej i muszę powiedzieć, że tam też są rzeczy, o które trzeba zawalczyć. Ale tak jak wyleczalność była 15%, jest w tej chwili 85%. Jak mamy koordynatorów, jak wiemy, co robić, jak pięci jesteśmy w sieci, tak musi stać się w chorobach rzadkich. I naprawdę dołożę wszelkich starań i no, nie mam wielkich mocy, ale na tyle, na ile będę mogła. Dzisiaj prosiłam, bo była konferencja prasowa, media, ażeby pomogły, bo to jest wiele osób, które czekają na tę pomoc. A to na leki, a to na diagnostykę, a to nie ma refundacji. Jak Polska długa i szeroka, tych chorych jest 3,5 miliona i trzeba pomóc. Kłaniam się Państwu nisko. Jeszcze raz poproszę salę, żeby Państwa pożegnała i my tu już też będziemy przystępować do początku obrad. Pani profesor, pani poseł, jeszcze Urszula Demko, jeszcze na sekundkę proszę zostać. Ja bardzo chciałam przy wszystkich tutaj i tam bardzo gorąco podziękować pani poseł, pani profesor Alicji Chybickiej za to, że mnie tak bardzo mocno wspiera w momentach zwątpienia i jakichś takich trudnych. Była ogromną pomocą, wsparciem. Dziękuję za podzielenie się i wiedzą, i doświadczeniem, i znajomością procesu legislacyjnego. I bez pani profesor na pewno byłoby mi dużo, dużo trudniej. Więc serdecznie, gorąco dziękuję i proszę o dalsze bycie z nami. Bardzo dziękuję pani minister i bardzo dziękujemy pani profesor Alicji Chybickiej i całemu zespołowi, który nas pozdrawia z Sejmu. My przechodzimy teraz do naszej sesji. Rozpocznijmy w takim razie od choroby, którą myślę, że Polska może z pełną satysfakcją pochwalić się na arenie Unii Europejskiej, zarówno jeżeli chodzi o przesiew noworodkowy, zarówno jeżeli chodzi o diagnostykę, zarówno jeżeli chodzi o dostęp do terapii i mnogość ośrodków, które opiekują się pacjentami pediatrycznymi i osobami dorosłymi. I o tym sukcesie powie nam pani profesor Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, jak również przedstawi nam, co jeszcze można zrobić, aby pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni mieli pełny dostęp do diagnostyki i terapii. Bardzo prosimy pani profesor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo miło mi słyszeć, że taki jest entuzjazm, jeśli chodzi o choroby rzadkie. Bardzo to jest budujące i tak jak już wspominałam, rozmawiając z panią minister Demkow i Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, które jest tutaj licznie reprezentowane, bo jestem ja i pani profesor Steinborn, ale też i koleżanki i koledzy, naprawdę jesteśmy zwarci i gotowi, żeby wszystkie ręce na pokład były, bo przecież choroby rzadkie to nie tylko rdzeniowy zanik mięśni, ale tak jak powiedziała pani profesor Chybicka, w onkologii pewnego rodzaju procedury już są utrwalone, natomiast myślę, że w neurologii i w obszarze chorób rzadkich taką trochę modelową chorobą jest właśnie rdzeniowy zanik mięśni. Po bardzo długim okresie wyczekiwania na leki, na opiekę koordynowaną, na przesiew noworodkowy, wszystko, może za wyjątkiem tej takiej super pojętej opieki koordynowanej, udało się uzyskać, bo jest przesiew noworodkowy, są 3 refundowane terapie. Mamy nadzieję, że będą poszerzone zakresy refundacji tych terapii, bo jak się okazało, pracując również w zespole koordynacyjnym do spraw leczenia chorób mięśni, wychodzą w trakcie leczenia coraz to nowe zapytania dotyczące wąskich grup pacjentów z tak już wąskiej grupy pacjentów chorujących na rdzeniowy zanik mięśni. Ale to, co napawa nas ogromną dumą i to, co powiedział pan doktor Gierczyński, my w Polsce właściwie jesteśmy na podium Europy, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentami z rdzeniowym zanikiem mięśni, nie mówiąc już o tym, że przez to, że jesteśmy ośrodkami, które prowadzą dość duże grupy tych pacjentów,
Mamy też dostęp do badań klinicznych nad zupełnie nowymi cząsteczkami, które mają jakby dodatkowo jeszcze poprawiać funkcjonowanie pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, co daje nam dodatkowe, a przede wszystkim naszym pacjentom, szanse na to, żeby było jeszcze lepiej. To, o czym ja bym myślała, to jest oczywiście trochę to, o czym pani minister już wspomniała, ośrodki dla dorosłych są, ale mogłoby być ich więcej, ponieważ my będziemy tam dostarczać coraz więcej pacjentów. Nasi pacjenci będą się starzeć i będą przechodzić do ośrodków dorosłych i dobrze byłoby, żeby tych ośrodków było jednak trochę więcej. Są takie newralgiczne punkty na mapie Polski, gdzie po prostu ośrodki dorosłych są bardzo, bardzo przeciążone. I druga rzecz to jest terapie. Są trzy terapie dostępne, znane Państwu, czyli Spinraza, czyli Nusinersen, Evrysdi, czyli Risdiplam i Zolgensma, czyli Onesem-Nogen-Aberparvovec, czyli terapia genowa. I mamy taką grupę pacjentów, którzy są identyfikowani w przesiewie, bo teraz my już znakomitą większość pacjentów identyfikujemy w przesiewie noworodkowym, to jest szacunkowo około 95-96% pacjentów. Musimy oczywiście nie tracić czynności i myśleć o pacjentach z mutacjami punktowymi, ale dla większości pacjentów z przesiewu to leczenie jest dostępne i mamy taki jeszcze trochę niezaspokojoną potrzebę pacjentów z czterema kopiami, dla których przeznaczona jest na razie tylko jedna terapia. Tutaj dyskusje się toczą i chyba dobrze byłoby, żeby to poszerzenie wskazań dla dwóch pozostałych terapii było. Tak samo jak pewnego rodzaju switchowanie, które już jest możliwe w pierwszych tygodniach życia dziecka, ale później mamy pacjentki, które chcą zajść w ciążę, pacjentki, które w czasie ciąży muszą odstawić jedno leczenie, to czy mogą wziąć inne. To są takie rzeczy, które nas też w jakiś sposób zaskoczyły i z którymi na bieżąco pracujemy. Ale możemy absolutnie, może to nie jest zbyt profesjonalne powiedzenie, ale możemy odtrąbić sukces, jeśli chodzi o rdzeniowy zanik mięśni. I niech to będzie taką optymistyczną przyczyną do tego, że to, co się jeszcze nie udało, to na pewno z dobrą wolą nas wszystkich się uda. Ja może od razu zapytam panią minister Demkow, ponieważ państwo regularnie spotykają się i pani profesor Bełdzińska właśnie to podkreśliła, ten dialog. Też niedawno był ten program aktualizowany o nowe zapisy i nowe wskazania do paru terapii. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe wskazania, o którym mówi pani profesor, to rozumiem, że ta sprawa jest na wokandzie ministerstwa. Będzie się oczywiście zmieniał minister odpowiedzialny za politykę lekową, czyli w kompetencjach będzie miał refundację, ale rozumiem, że pani profesor jako opiekująca się chorobami rzadkimi też ten temat ma na uwadze. Tak, generalnie ja tutaj powiedziałam na początku, że diagnostyka i terapia to są dwa kluczowe takie filary opieki nad chorymi na choroby rzadkie i postępy biotechnologii, biologii molekularnej, wiedzy o genetyce, a także metabolomice pozwalają bardzo skutecznie tych chorych diagnozować, a potem szukać odpowiednich punktów uchwytu dla swoistej spersonalizowanej terapii. Tak jak cudownie się to udało w przypadku leku Zolgensma dla chorych dzieciaków ze stwardnieniem, z rdzeniowym zanikiem mięśni, przepraszam, to tutaj myślę, że wiele innych chorób, szczególnie chorób monogenowych, jest tak, że te punkty uchwytu dla terapii są możliwe. I mnie się też wydaje, że takim moim marzeniem byłoby, żeby ten również polski rynek farmaceutyczny zajmował się nie tylko generykami, ale także prowadził badania w kierunku terapii innowacyjnych. Wprowadzenie nowego innowacyjnego leku na rynek to jest około 8 miliardów złotych, więc to jest ogromna kwota. Niemniej jednak trzeba myśleć tak szeroko i także inwestycja w przemysł farmaceutyczny jest bardzo ważna dla sektora finansów publicznych i dla budżetu państwa, więc to są zadania ze sobą powiązane. A ja jako również lekarz, który zajmował się chorymi na choroby rzadkie i bardzo często widziałam, jak dochodzimy do ściany, mimo tego, że mamy diagnozę genetyczną,
ale nie jesteśmy w stanie temu pacjentowi zaoferować jeszcze swoistej terapii, to tym bardziej widzę sens prowadzonych dalszych badań w tym kierunku, żebyśmy jak najszerzej mogli te nowe leki wprowadzać. Ale oczywiście też trzeba być ostrożnym, bo różne ośrodki na świecie oferują różne terapie, które są czasami no zupełnie nieskuteczne, a czasami bardzo mało skuteczne, za to bardzo, bardzo kosztowne. Teraz choroba, teraz dystrofia Duchenna i ci pacjenci też zbierają ogromne środki na terapię gdzieś tam prowadzoną w jakimś zachodnim ośrodku, która jest stosunkowo zgodnie z badaniami mało skuteczna, więc tutaj trzeba też być ostrożnym, prawda, i bardzo dokładnie oceniać te nowe technologie. Mamy zresztą AOTMIT i mamy kryteria HTA, prawda, i cała jest ścieżka postępowania w wprowadzaniu nowych leków. Także musimy bardzo dobrze się tego trzymać, ale wielka podróż zaczyna się od jednego kroku, a więc trzeba nam stale, systematycznie iść w danym kierunku. I wydaje mi się, że idziemy w tym kierunku, że no nie ma tu ministra Miłkowskiego, który ciągnął i pchał ten wózek i naprawdę robił to bardzo skutecznie i ja jestem mu bardzo wdzięczna. Ostatnie nasze wspólne działanie to była achondroplazja, gdzie jest lek, prawda, jest lek, który rzeczywiście jest skuteczny i też prowadziliśmy takie działania, żeby wprowadzić go na polski rynek. Firma nie chciała rozmawiać, prawda, z różnych powodów, no ale działania różne lobbystyczne spowodowały, że firma się przestała obrażać na Polaków i z powrotem znalazła się tutaj u nas w kręgu zainteresowań i przygotowuje się wniosek refundacyjny. Więc generalnie myślę, że idziemy w dobrym kierunku, tylko idziemy rzeczywiście powolutku. Jeśli ja mogę jeszcze słowo. Też jest bardzo ważne i ja myślę, że potwierdzi to też pani konsultant krajowa, która siedzi w panelu. My mamy też możliwość takich inicjatyw ze strony towarzystw lub konsultantów i nam się udało wprowadzić w rzadkich zespołach padaczkowych leki dla dzieci właśnie, które były dla dzieci niezarejestrowane na podstawie bardzo solidnych badań opublikowanych i bardzo solidnych danych. To się udało. My mamy teraz taką nadzieję, że właśnie dla pacjentów z czterema kopiami bardzo możliwe, że no, ta terapia genowa zostanie w jakiś sposób zaakceptowana. Poczekamy, zobaczymy. To jest trochę tak, ja bym nie chciała, żeby Państwo odnieśli wrażenie, że ciągle mało, że jeszcze tego chcą, a jeszcze tamtego chcą. Proszę wierzyć mi, że to jest bardzo dynamiczny proces opieka nad pacjentem z chorobą rzadką, na którą nagle jest terapia i my spotykamy się z zupełnie innym fenotypem pacjenta. My patrzymy nagle na dziecko, które 20 lat temu, 15 lat temu czy 10 lat temu wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby było nieleczone, a teraz wielokrotnie jest pacjentem o prawie zdrowym fenotypie. Natomiast dalej jest chore i my musimy sobie z tego zdawać sprawę. I do tego to, o czym mówiliśmy, ja już się nie będę rozwodzić, bo nie chcę Państwa zagadać, ale właśnie te ośrodki, które mają opiekować się tymi pacjentami, dobrze byłyby, żeby one były też między sobą w takiej sieci, żeby można było sobie o tych rzadkich pacjentach razem często porozmawiać, żeby im jak najlepiej pomóc. Ja myślę, że pani profesor, to przez skromność pani tego nie powiedziała, ale Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, myślę, że koordynuje taką właśnie działalność tych ośrodków neurologii dziecięcej i ja myślę, że ten apel pani minister Demkow, żeby zgłaszać swoją kandydaturę do bycia ośrodkiem eksperckim chorób rzadkich, to państwo jesteście do tego przygotowani merytorycznie. Jest 22 ośrodki neurologii dziecięcej. Myślimy, że co najmniej 15 czy tam kilkanaście będzie spełniało. Myślę, że ten akces do pani minister Demkow razem z konsultant krajową panią profesor Justyną Paprocką zgłosiły. Czekamy na formalności po prostu, ale jak się zdeklarowałam i tak myślę jak wszyscy, tak jest i jesteśmy gotowi i na pewno
wszystkie ośrodki, które będą spełniać kryteria ustalone przez ministerstwo, na pewno się do ośrodków eksperckich dotyczących chorób rzadkich ze strony neurologii dziecięcej zgłoszą. Bardzo dziękujemy pani profesor. Rozmawialiśmy o chorobie, w której dokonał się przełom rewolucyjny, proszę państwa. Diagnostyka, przesiew noworodkowy, zdrowe fenotypowe dziecko dostaje terapię i może mieć rokowanie jak normalnie rozwijające się dziecko. Natomiast będziemy teraz rozmawiać o pacjentach, którzy niestety tego szczęścia nie mają. Będziemy rozmawiać o dzieciach i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, gdzie terapia wspomagająca, nie terapia przyczynowa niestety, jak w tym przypadku rdzeniowego zaniku mięśni, będzie tworzyła nową jakość dla funkcjonowania tych dzieci. I chciałbym zapytać panią profesor Barbarę Steinborn, ciężka postać ślinotoku prowadząca do niewydolności oddechowej i aspiracyjnego zapalenia płuc jako pierwsza przyczyna zgonu u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 roku życia z mózgowym porażeniem dziecięcym. No i też pojawia się nowa terapia. Pani profesor, bardzo proszę. Tak, bardzo długo na tą terapię czekaliśmy, bo nie mieliśmy możliwości do tej pory zaproponować tym pacjentom poza dobrą opieką codzienną z wykorzystaniem sił, że tak powiem, pielęgniarskich. Także jeżeli będziemy mieli możliwość farmakologicznej interwencji w ciężkim ślinotoku zagrażającym życiu pacjenta, tak zwanym ślinotoku tylnym, nie ślinieniu, że wypływa ślina z jamy ustnej, drażni śluzówki, drażni skórę. Mówię o tym ślinotoku tylnym, który jest związany z dysfagią, czyli z trudnościami w połykaniu i w związku z tym aspirowaniem śliny do drzewa oskrzelowego. W związku z tym nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych. Jeśli będzie taka możliwość, a liczymy i czekamy z nadzieją, to będzie to podstawa do poprawy jakości życia tych pacjentów i realizowania tej niezaspokojonej potrzeby medycznej. I taki preparat oczekuje, że tak powiem, na decyzje ostateczne, przede wszystkim refundacyjne. I taki preparat dobrze by było, żeby mógł być stosowany przez osoby, które są doświadczone, jeśli chodzi o leczenie pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, bo takim zespołem chorobowym jest mózgowe porażenie dziecięce. Bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o nasilenie objawów, ale generalnie jest to zespół, w którym mamy zaburzenia ruchu i postawy. Różnie wyrażone. Mamy dość duży odsetek dzieci, które są dziećmi leżącymi albo niechodzącymi. Natomiast cała populacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Polsce, biorąc pod uwagę dane GUS-u i NFZ-u, to jest około 13 tysięcy pacjentów. Ale zaznaczam, nie wszyscy będą wymagali takiego leczenia. Nie u wszystkich występuje ten ciężki ślinotok, który zagraża życiu i ogromnym powikłaniom u tych pacjentów. Szacuje się, że to może być liczba około 15% pacjentów. I rozumiem, że to byłoby około 2000 pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym w tym wieku od 3 do 17 tak. roku życia. No ale biorąc pod uwagę realia, to ma być lek bromek glikopironium, który ma być przepisywany na receptę. Więc receptę. Rozumiem, że zanim by wszystkie dzieci, które by mogły wejść w to leczenie, czyli te około 2000, to ta populacja będzie odpowiednio mniejsza. To będzie kilkaset osób. Będzie kilkaset osób. Trudno oczywiście w tej chwili ferować jakimiś liczbami, ale dla tych kilkuset osób byłoby to naprawdę ogromne wspomożenie opieki, no i walka z tym nieszczęsnym ślinotokiem. To jest naprawdę uporczywe, jeśli chodzi o nasze codzienne, że tak powiem, doznania, ale również i pewne ułatwienie dla opiekunów. Znaczy ja myślę, że proszę państwa, my często zapominamy i myślę, że w tym gronie oczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, że tak zwane objawy, takie jak ból, spastyczność, ciężki ślinotok, to są właśnie najbardziej bolesne, najbardziej wyczerpujące objawy w życiu tego pacjenta z chorobą przewlekłą. Oczywiście mamy już w tej chwili refundowaną toksynę botulinową w leczeniu dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i jest leczone około 8 tysięcy pacjentów i ten program rzeczywiście pozwala na unikanie spastyczności. Natomiast teraz wchodzi to drugie leczenie wspomagające. No, uzyskało zresztą pozytywną zarówno opinię Rady Przejrzystości, jak i rekomendacje prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, więc jest nadzieja, że to leczenie będzie udostępnione refundacyjnie. Żyjemy taką nadzieją i mocno w to wierzymy, że to właściwie sprawa niedługiej przyszłości.
Czy pani minister ma jakiś komentarz do tego działu naszej dyskusji? Tak, mogę mieć taki komentarz. To, co pani profesor poruszyła, to jest bardzo ważny temat. I tutaj padło takie hasło, że tych pacjentów jest 12 tysięcy, ale z tego będzie omas wszystkich chorych na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale tylko część będzie potrzebowała takiej terapii, bo ten ślinotok jest uporczywy i prowadzi do różnych powikłań. I to, co mi się wydaje ważne, tutaj rozszerzając ten problem na wszystkie choroby, to, co jest dla nas bardzo potrzebne, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji refundacyjnych, to jest informacja o tym, ilu chorych na daną chorobę jest i ilu spośród nich potrzebuje danej terapii. Bo to pozwoli wyliczyć koszty i potem odnieść się do tego, czy nas stać na taką terapię, czy nie. I temu ma służyć rejestr chorób rzadkich, który w ramach planu przygotowujemy. Ten rejestr chorób rzadkich ma służyć, ma być takim narzędziem dla wszystkich tych, którzy się będą zajmowali chorobami rzadkimi i dla klinicystów, i dla naukowców, ale też dla decydentów systemu, żeby mogli podejmować różnego typu decyzje dotyczące chorych. I ja, ten rejestr to jest takie moje ukochane dziecko, bo jest bardzo trudnym zadaniem. Dlatego, że po pierwsze w Polsce w zasadzie wszystkie rejestry, jakie mamy, są, mają, powiedzmy sobie, liczne niedogodności, błędy, nieprawidłowe. Są niekompletne. Dane są niekompletne, dane są zafałszowane, są niezgodne z zasadami statystyki publicznej, są nie do wykorzystania. I teraz ja bym chciała, jako pierwszy rejestr, który będzie naprawdę funkcjonował i będzie solidnym narzędziem, właśnie żeby to był rejestr chorób rzadkich. Nie jest to łatwe zadanie, bo tych chorób jest bardzo wiele, prawda? Ale mam pewien plan, jak to zrobić wspólnie z Centrum E-Zdrowia, to znaczy chcielibyśmy, żeby dane o tych chorobach spływały właśnie z tych ośrodków eksperckich i żeby kodem do wejścia do systemu był kod ORFA, więc kluczem będzie nadanie pacjentowi kodu ORFA, bo kryteria ICD-10 w przypadku chorób rzadkich są bardzo, że tak powiem, bardzo, bardzo zawodne. Dlatego też będzie taka prośba, że do każdego ośrodka, żeby takie kody ORFA nadawać, a Centrum E-Zdrowia się zastanawia nad tym, jak je umieścić w systemie, prawda? Gdzie je znaleźć. I te dane nie będą wymagały, chciałabym, żeby to nie wymagało specjalnie dodatkowej pracy lekarza, bo lekarze czasu za dużo nie mają. I jak lekarz będzie musiał siadać i wypełniać jakieś formularze, to po prostu tego nie zrobi. Dlatego rejestry w Polsce nie działają. Na przykład rejestr ostrych zespołów wieńcowych, który powinien działać, a kardiologom się po prostu nie chce tam tych danych wpisywać. Ja się im nie dziwię. Więc tutaj chcielibyśmy, żeby te dane, żeby nadanie kodu ORFA było jednoznaczne z wejściem pacjenta do rejestru, żeby te dane znalazły się w hurtowni danych na platformie P1 i z tej P1, żeby wchodziły do rejestru. I tak będę się starała to budować. I powstanie narzędzie, że będziemy mogli podejmować te decyzje refundacyjne, bo będzie od razu wiadomo, ilu jest chorych na jaką jednostkę chorobową, jakie mają potrzeby, bo i tam pewna historia choroby, żeby się też znalazła, oraz jak oni są rozmieszczeni, prawda? Ilu jest w podkarpackim, a ilu jest dolnośląskim, wielkopolskim i w innych regionach kraju, żeby tą pomoc można było zaadresować odpowiednio. Dlatego, że to, co decydenci teraz, czego brakuje decydentom, to jest solidnych narzędzi i wiedzy o tym, jak dany system wygląda. I te decyzje są podejmowane często na podstawie opinii ekspertów, które są często mądre, ale nie zawsze jednak w pełni odzwierciedlają rzeczywistość. Dlatego też, jeżeli taki system powstanie, to będziemy mogli bardziej skutecznie tych chorych namierzać, definiować ich potrzeby, liczbę tych chorych, prowadzić epidemiologię oraz mapę takich potrzeb zdrowotnych w całym kraju, żeby wiedzieć, gdzie jest neurologów dziecięcych, gdzie brakuje, prawda? Wszędzie brakuje. Generalnie są takie miejsca, gdzie brakuje bardziej.
prawda? 440 na całą Polskę. Ale mamy dość dużą liczbę miejsc akredytacyjnych, gdzie koledzy mogą się szkolić, mogą również rozpocząć specjalizację z neurologii dziecięcej już po stażach. Jesteśmy specjalizacją priorytetową. Nie tylko tak neurolodzy czy pediatrzy mogą starać się właśnie o możliwość kształcenia się w neurologii dziecięcej. Czy mogę zadać pytanie, proszę pani minister? Ale króciutkie, bo jeszcze mamy jeden temat. Jak odlegle w przyszłości widzi pani realizację tych właśnie rejestrów? Ten rejestr zgodnie z planem jest do końca 2025 roku. Żeby on tak już w pełni zafunkcjonował, będziemy troszkę korzystać z danych, które są w rejestrze wad wrodzonych, prawda? I tam ściągniemy retrospektywnie część tych danych, bo to jest dosyć dobrze prowadzony rejestr, tylko ostatnio ten rejestr, prawda, już słabiej działa. Ja bym chciała, żeby te prace się zakończyły do 2025 roku i żeby ten rejestr sukcesywnie się wypełniał. Ale tu jest bardzo dużo takich punktów. Trzymajcie mocno kciuki za Centrum E-Zdrowia, żeby ten kod ORFA wszedł, za te ośrodki, żeby one powstały, bo nie każdy lekarz będzie mógł sobie wprowadzać dane do rejestru, dlatego że nie mają wiedzy i kompetencji. Tutaj, żeby rozpoznać chorobę rzadką, to trzeba mieć odpowiednie kompetencje. Tego lekarz rodzinny nie zrobi, prawda? I dlatego też, żeby właściwie zakwalifikować, nadać właściwy kod ORFA, to też jest pewna wiedza i myślę, że też nawet specjaliści muszą być leciutko przeszkoleni, jak się tym systemem ORFA posługiwać. Więc to będzie długo trwało. Ja zrobię wszystko, żeby to wprowadzić, bo ja jak odejdę z ministerstwa, bo wcześniej czy później odejdę, mogę nawet wcześniej, chciałabym, żeby Jest do czego. Zawsze jest do czego. Poza tym ja jestem już w takim wieku, że mogę też sobie jej odpocząć. Natomiast powiem państwu szczerze, ja bym chciała, żeby coś po mnie zostało i żeby zostało właśnie ten rejestr jako taki prezent dla pacjentów i następnych osób, które będą w tym ministerstwie oraz lekarzy i naukowców, bo to będzie też narzędzie dla naukowców. Nie każdy będzie miał dostęp do rejestru, ale będzie można ten dostęp uzyskać i ktoś na przykład będzie chciał prowadzić badania naukowe, jak wygląda powiedzmy epidemiologia tam, nie wiem, jakiejś choroby dystrofii Duchenne'a, prawda, czy choroby Huntingtona, jak to wygląda w rodzinach, prawda, i tak dalej. I to będą też bardzo ważne informacje. Bardzo dziękujemy za tą deklarację, bo dane epidemiologiczne w Polsce wymagają dużej poprawy. Co pokazuje temat rzadkich zespołów eozynofilowych, bo właśnie pani profesor Karina Jans-Różyk jako konsultant krajowa w dziedzinie alergologii właśnie estymowała ostatnio na różnych posiedzeniach naukowych, ilu tych chorych rzeczywiście może w Polsce być, a mówimy o zupełnie nowej, białej plamie, jeżeli chodzi o dyskusję o chorobach rzadkich, a więc proszę państwa, eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, czyli ECPA i zespół hipereozynofilowy HES w aspekcie refundacji mebolizumabu. Pani profesor, bardzo proszę. No to właśnie bardzo trudne zagadnienie i te wszystkie trudności, o których dzisiaj już i pani minister mówiła i panie tutaj profesor, to wszystko widzimy również w kontekście tychże zespołów. Mówiliśmy o tej odysei diagnostycznej i jestem w stanie sobie wyobrazić, jak może wyglądać droga, ścieżka kliniczna pacjenta, który wykona morfologię krwi z jakiegoś tam powodu i zostanie stwierdzone, że ma dużo eozynofilów. I wtedy zaczyna się już, w zależności od tego, do jakiego lekarza trafi, z kim będzie na ten temat rozmawiał, bo proszę państwa, przyczyn eozynofilii to jest, nie muszę tutaj lekarzom na pewno mówić, jest ich chyba z 1000 co najmniej takich rozpoznań, prawda? Natomiast żeby rozpoznać ostatecznie ten zespół hipereozynofilowy, czyli taką w sumie chorobę idiopatyczną, gdzie nie udaje nam się znaleźć jakiejś konkretnej innej przyczyny, w tym nowotworowej na przykład, tym zakażenia pasożytniczego, wielu, wielu innych. Ci pacjenci trafiają
do kilku lekarzy co najmniej, zanim taka diagnoza zostanie postawiona. Rzeczywiście ostatnio na tym spotkaniu, które również był uprzejmy prowadzić pan doktor Gierczyński, próbowaliśmy estymować właśnie tą liczbę potencjalnych pacjentów, co jest ważne w kontekście refundacji. Ja bym powiedziała, że patrząc na te system, na cały system refundacyjny w Polsce, ale to pani minister też to bardzo, bardzo dobrze wie, że najtrudniejszym aspektem to jest właśnie oszacowanie populacji, bo to na tej podstawie rzeczywiście badamy wtedy koszty i możliwości systemu, żeby pewne choroby, no pamiętajmy, że mówimy zwykle o bardzo drogich lekach, no bardzo drogich. I tu jest ważne, żeby one były skuteczne, to po pierwsze. I tą skuteczność również chyba pan minister Miłkowski wprowadził, żeby w programach lekowych, bo my mamy kilka programów lekowych, gdzie są leki dla chorób rzadkich. W tej chwili zostało to właśnie wprowadzone również w tym naszym zespole do spraw chorób ultrarzadkich, żeby tą ocenę tego leczenia, taką kliniczną, również wykonywać, żeby to nie była tylko analiza kosztowa, ale niech ona będzie kliniczno-kosztowa, tak, czyli ten efekt, który osiągamy, niech nawet to będzie jakaś wysoka cena tego, ale jest to cena zdrowia, cena życia czasami pacjentów, tak. No więc zarówno EGPA, jak i HES, czyli to zapalenie naczyń eozynofilowe, no to jest właśnie taka sytuacja bardzo trudna, kiedy na początku w ogóle możemy nie wiedzieć, bo mogą być takie objawy tylko prodromalne, może być astma na przykład, w ten sposób się to objawiać, aż czasem te eozynofile robią się toksyczne, osiadają w narządach, w naczyniach, no i powodują praktycznie objawy z różnych narządów. Czyli tym samym w zależności od tego, co ten pacjent będzie odczuwał, jaki narząd będzie zajęty, do takiego specjalisty trafi. A żeby to potem jakoś właśnie połączyć w jedną jednostkę chorobową, jest to duża trudność. Obserwujemy to też przy na przykład zespołach autozapalnych, gdzie nawet nie wszystkie, i też pani minister o tym wspominała, nie wszystkie mają nawet swój kod ICD, prawda? To jest czasami zespół objawów, które mówimy, że to są choroby mediowane interleukiną pierwszą w przypadku autozapalnych, bo one jeszcze nie mają swojej nazwy. Natomiast no dobrze się stało, że od kilku lat są wprowadzane te leki biologiczne. One stanowią jakąś rzeczywiście i teraźniejszość i pewnie przyszłość leczenia wielu chorób. Ja rozumiem, że państwo, przepraszam, przerywam, macie już doświadczenie z tym lekiem, mebolizumabem, w leczeniu astmy ciężkiej. O tym chciałam powiedzieć, że zaczęliśmy od astmy ciężkiej i przy okazji leczenia astmy ciężkiej okazało się, że te leki, takie jak na przykład mepolizumab, ale nie tylko omalizumab czy Benra, działają również na inne schorzenia, no zwłaszcza te schorzenia. Czasami mamy tutaj sytuację, że jeden pacjent ma kilka chorób, bo choroby alergiczne akurat się tak ukształtowały, że często również zajmują wiele narządów, tak, i trafiają albo do laryngologów, albo do pneumonologów. Więc tutaj tak, i no i jestem też wielkim zwolennikiem rejestrów. Gdyby to się udało, to myślę, że Mistrzostwo Świata, bo to jest bardzo trudne zagadnienie. Tam jest wiele problemów ochrony danych osobowych, tam, prawda? Ja rozumiem, że liczba tych pacjentów z HES i z EGPA, tak, pani profesor ocenia mniej więcej na 350, tak, do 400 pacjentów w Polsce, którzy by się kwalifikowali do tego leczenia. Pamiętajmy, że bierzemy dane z innych krajów, tak, bo to po pierwsze. Natomiast też wiemy o tym, i to też wyniknęło w toku prowadzenia różnych programów, że tak naprawdę ta liczba, jeżeli się pojawia program lekowy i pojawia się leczenie, to wtedy znajdują się ci pacjenci. Bo my nigdy nie wiemy na początku. Takie dosyć ciekawe opracowanie włoskie widziałam ostatnio. Na 11 tysięcy pacjentów, którzy zostali wyłapani przez sztuczną inteligencję, skierowani od lekarza jakby pierwszego kontaktu w kierunku
rozpoznania choroby rzadkiej, to ostatecznie 15 takich chorych było, którzy byli skierowani do badań genetycznych. Zresztą pani profesor przedstawiała dane, że w całej Europie jest około 7 tysięcy, więc 5% populacji europejskiej, Polska, no to rzeczywiście te 350 pacjentów. Ale to się dopiero okaże rzeczywiście po wejściu. Ale oczywiście to, co pani profesor Demkow powiedziała, no dopiero rejestry, ale to państwo też jesteście na to przygotowani, pokażą rzeczywistą pacjentów. No i właśnie pacjenci. Tutaj pan prezes, pan doktor Grzegorz Baczewski z Fundacji Centrum Walki z Alergią ma o tyle dobrą sytuację, bo na końcu naszego panelu i nie tylko może się ustosunkować do tego, co mówimy o rzadkich zespołach eozynofilowych, ale również sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi. No ale na przykładzie HES i ECPA, jakie w tej chwili mają niezaspokojone potrzeby medyczne pacjenci i na co oczekują? Myślę, że tu już dobrze wybrzmiało to, co pani minister powiedziała, pani profesor. Właśnie ta odyseja pacjenta, człowieka, który cierpi, a pamiętajmy, że przede wszystkim to są młodzi ludzie, w średnim wieku, ale głównie młodzi ludzie, którzy są w okresie zawodowym, w okresie zakładania rodzin, więc... Moment, kiedy człowiek podejmuje ważne decyzje życiowe, a jednocześnie tuła się po środkach, po specjalistach, bo okazuje się, że zdiagnozować nie jest łatwo. Niby rozmaz jest, ale późniejsza diagnostyka nie jest łatwa, więc ci pacjenci przeżywają koszmar. Od jednego specjalisty do drugiego, tak jak wcześniej też na panelu zostało to wspomniane, leczenie wieloma lekami, u jednego specjalisty, u drugiego, zanim badania pokazują, że zanim zostanie postawiona diagnoza, mija około kilku lat, prawdopodobnie około 7 lat, mówi się. Więc to jest koszmar pacjenta, który jest w okresie takim twórczym, zaangażowanym i to jest jego absencja zawodowa. To jest takie, że utrata możliwości takich życiowych. A pamiętajmy jeszcze kolejną rzecz. To są choroby, które są przewlekłe, wielonarządowe, które prowadzą do inwalidztwa. A okazuje się, że prawie połowa tych pacjentów po zdiagnozowaniu w ciągu 4 lat umiera. Więc tutaj przede wszystkim chodzi o skuteczność leczenia. Pacjenci są leczeni najczęściej dużymi dawkami leków sterydowych. Więc kolejny problem, powikłania posterydowe. Także później często powikłania powinny być leczone bardziej niż sama choroba. Więc tych problemów jest wiele i pojawia się właśnie to światełko w tunelu. Tak? Leki biologiczne, które okazuje się, że są bardzo skuteczne w wielu przypadkach. Więc dla pacjenta to jest niesamowita nadzieja. Jest do tego możliwość refundacji, bo już w kilku programach są te leki. Właśnie mepolizumab tutaj wspomniany. Więc z jednej strony rozpacz, gdy pacjent dostaje diagnozę, to żyjemy w dobie internetu, więc czyta, wie, co go czeka. Z drugiej strony to światełko w tunelu, bo czyta też historię innych pacjentów, którzy wstają z wózka inwalidzkiego, którzy uruchamiają się, są czynni zawodowo. Więc ja bym patrzył jakby bardzo optymistycznie, tak? Tylko oczywiście tutaj jest cały szereg rzeczy do zrobienia, są ludzie dobrej woli, są na to środki, nie jest to aż tak duża grupa pacjentów, tak jak pani profesor wspomniała, to jest kilkaset osób. W tej chwili jest leczonych w tym programie ratunkowym około 30 pacjentów i okazuje się, że są bardzo dobre efekty. Więc ja myślę, że z perspektywy pacjenta to jest takie patrzenie, że jest jakaś nadzieja, szansa na powrót do normalnego życia. Powrót do tego, że można założyć rodzinę, wrócić do pracy zawodowej i obniżyć także ilość tych sterydów, więc coraz mniej tych komplikacji po leczeniu. Bardzo dziękuję pani profesor. W takim razie ostatnie 2 minuty. Pani minister, poprosimy o komentarz do tego zakresu naszej dyskusji, no co ułatwi również pani minister to, że...
również z wykształcenia immunologiem. Tak, jestem immunologiem z wykształcenia, ale też jestem z wykształcenia alergologiem, bo też posiadam tą specjalizację. Więc no łatwo mi, oczywiście bardzo wiele wiem o tych chorych, ale myślę, że to nie jest ten moment. Natomiast ja bym chciała powiedzieć o tym, co pan poruszył, o tych przypadkach chorych, które wstają z wózków. Ja takich przypadków też widziałam w swoim życiu sporo i osoby, które były skazane na ten wózek i się coraz, prawda, bardziej, czy były coraz bardziej niepełnosprawne, w pewnym momencie przy dobrej diagnozie udało się nie tylko z tego wózka wstać, ale tam taką osobę, która skończyła studia, założyła rodzinę i urodziła dziecko. Więc generalnie o to nam chodzi, prawda? Głównie naszym najważniejszym tu interesariuszem i w centrum tego, o czym rozmawiamy, jest chory człowiek. I teraz jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, która się odnosi do tego, co państwo wszyscy powiedzieliście, a pewno państwo też tu myślicie, a mianowicie o tej odysei diagnostycznej. O tym, na ile plan dla chorób rzadkich ma za zadanie skrócić tą odyseję diagnostyczną. Otóż ośrodki dla chorób rzadkich będą miały nowe procedury dobrze wyceniane w ramach NFZ-u. Generalnie będzie to polegało na tym, że pierwszorazowa wizyta pacjenta u lekarza specjalisty z tego ośrodka, właśnie więc dlatego zachęcam do tworzenia tych ośrodków, to będzie tak na obecne pieniądze 1500 zł oraz 1,5 godziny przyznane, żeby taki stos dokumentacji można było przejrzeć. I wszelkie badania drogie, które lekarz uzna za konieczne, będą finansowane dodatkowo. Co jest strasznie ważne, bo do tej pory te wizyty, czy te sioki, świadczenia odrębnie kontraktowane, czy świadczenia w ramach AOS-u były wycenione beznadziejnie. I lekarz nie mógł zlecić sobie żadnych badań, bo to było nieopłacalne kompletnie. Wręcz niektóre badania nie mogły być rozliczone w AOS-ie. Tak, tak. Teraz będziemy mieli całą listę badań. Na pierwszy ogień pójdą badania genetyczne, zarówno panele NGS-owe, jak i badanie WES, ale także wejdzie nam cała metabolomika, te badania, które ja powybierałam właśnie z ekspertami, oczywiście będą dotyczyły całego zestawu neurometabolitów, zarówno w krwi, jak i w płynie mózgowo-rdzeniowych, badania enzymatyczne, które pozwolą nam diagnozować różne choroby spikrzeniowe szybko, a także cała pula badań immunologicznych, czyli bardzo taki wypasiony panel cytometrii przepływowej i badania aktywności niektórych komórek, na przykład komórek NK w zespole hemofagocytarnym, rozpuszczalny receptor CD25, prawda, który robi takie autozapalne, pozwala szybko rozpoznać i wdrożyć szybko leczenie. Ci chorzy giną, prawda? Z HLH ci chorzy giną, jeżeli nie wdrożymy im czasami w ciągu godzin odpowiedniej terapii. Więc generalnie to będzie dotyczyło ambulatoryjnej opieki. Natomiast dużo lepiej będą też wycenione procedury szpitalne. Również do hospitalizacji będziemy mogli dodać całą diagnostykę. Hospitalizacja, na razie nie udało mi się wywalczyć zniesienia limitów, jeśli chodzi o tych chorych dla dorosłych, bo dla dzieci tych limitów nie ma, ale będzie bardzo dobrze będzie wycena za osobodzień plus badania. Więc myślę, że to też będzie korzystne i będzie to taka stawka, że tak powiem, degresywna, żeby nie trzymać tego chorego tam tygodniami, ale żeby te pierwsze 2-3 dni były naprawdę super wycenione i żebyśmy wtedy mogli zlecić te badania. Do sumowania, tak. Jeszcze ciągle z tym NFZ-em walczę, bo pierwsza ich, że tak powiem, pomysł to był taki, żeby tylko dotyczyło to chorych, którzy mają już przyznany kod ORFA. Ja mówię, ludzie, przecież my diagnozujemy niezdiagnozowane
diagnozowanych, więc to muszą być tacy, którzy nie mają kodu ORFA. Gdzieś oni go dostaną po tym procesie diagnostycznym. I cały czas te negocjacje trwają. NFZ oczywiście ma pustą kasę, no ale tu naprawdę pomogła mi pani profesor Chybińska, która jest zawodnikiem wagi ciężkiej, mimo tego, że taką kruchą kobietą. I z tym NFZ-em mi bardzo pomaga to wszystko przepchać, żebyście wreszcie państwo byli rentowni. Żeby wam żaden dyrektor szpitala nie powiedział, że teraz zwijamy tą neurologię i otwieramy kardiologię inwazyjną. Bo to się opłaca, prawda? Ja myślę, że to, co więc pani... To jest taki na koniec taka pozytywna. Ja myślę, pani minister, że ja to jeszcze wzmocnię, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia w swojej strategii chce płacić za efekt zdrowotny. I tu dzisiaj jasno wybrzmiało na przykładzie tych trzech jednostek chorobowych, że tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za efekt zdrowotny, łącznie z przywróceniem pacjentów do normalnego życia. Pani minister, serdecznie dziękujemy za obecność. Proszę państwa, bardzo dziękuję naszym panelistom, pani profesor Bełdzińskiej z Gdańska, pani profesor Jan z Różyk, pani profesor Steinborn, panu prezesowi Baczewskiemu i oczywiście pani poseł Alicji Chybickiej, która napompowała nas pozytywną energią. Bardzo dziękuję państwu słuchającym nas stacjonarnie i obecnym online. Dziękuję.